Zastanówmy się, skąd się bierze wzór na kwadrat sumy. Naturalnie możemy spojrzeć na to jako na działanie matematyczne. Mnożąc a plus b przez a plus b. Możemy także spojrzeć na to geometrycznie. Wtedy wyrażenie a plus b razy a plus b opisuje pole kwadratu o boku a plus b. Jeżeli zatem bok ma długość a plus b, możemy zaznaczyć na nim umowny punkt dzielący ten bok na długość a i b. W lewym dolnym rogu dużego kwadratu możemy dostrzec mniejszy kwadrat o długości boku a. Z prawej strony, jak i powyżej, powstają zatem dwa prostokąty o bokach a i b. Natomiast w prawym górnym rogu dużego kwadratu powstał mały kwadrat o boku b. W ten sposób nasz duży kwadrat o boku a plus b został podzielony na cztery prostokąty. Dwa z nich są kwadratami. Dwa z nich prostokątami o bokach a i b. Gdybyśmy chcieli teraz obliczyć pole każdej z tych powstałych figur osobno, mielibyśmy kolejno. Pole kwadratu o boku a, czyli a kwadrat. Pole kwadratu mniejszego o boku b, czyli b kwadrat. Oraz pola dwóch identycznych prostokątów o bokach a i b, czyli 2 razy ab. Zatem pole naszego dużego kwadratu o boku a plus b jest równe polu kwadratu o boku a, czyli a kwadrat plus pole kwadratu o boku b, czyli b kwadrat plus pola dwóch identycznych prostokątów o bokach a i b, czyli 2ab. W ten sposób otrzymaliśmy wzór na kwadrat sumy. Kwadrat sumy to także iloczyn dwóch identycznych wyrażeń, czyli a razy a plus b plus b razy a plus b, czyli a razy a plus ab plus ba plus b razy b, czyli www.interklasa.pl. Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.